Jedyna córka Elżbiety II, księżniczka Anna, opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym pożegnała zmarłą rodzicielkę. Śmierć królowej Elżbiety II wstrząsnęła całym światem. Oczy mediów od kilku dni zwrócone są w stronę rodziny królewskiej, która przeżywa teraz trudne chwile. We wtorkowy wieczór trumna z ciałem monarchini przyleciała do Londynu. Niektórzy z członków rodziny królewskiej zdecydowali się na publiczne oświadczenia, w których pożegnali głowę królewskiego rodu. Na taki krok zdecydował się m.in. książę William oraz książę Harry. Teraz do tego grona dołączyła jedyna córka Elżbiety II, księżniczka Anna. Pięć dni po śmierci królowej Elżbiety II na Instagramie znalazło się oświadczenie księżniczki Anny, która we wzruszających słowach pożegnała się z mamą. Miałam szczęście spędzić z moją ukochaną matką ostatnie 24 godziny jej życia. To był zaszczyt towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Doświadczanie miłości i szacunku tak wielu osób w tych chwilach podnosiło na duchu. Będziemy ciepło ją wspominać. Pragnę podziękować wszystkim, którzy odczuwają naszą stratę. Przypominamy sobie, jak bardzo jej obecność i wkład w naszą tożsamość narodową braliśmy za pewnik, czytamy w opublikowanym poście. Księżniczka Anna podziękowała mamie i skierowała kilka słów do swojego brata, króla Karola III. Jestem również bardzo wdzięczna za wsparcie i zrozumienie oferowane mojemu drogiemu bratu Karolowi, który przyjmuje obowiązki monarchy. Mamo, dziękuję, dodała jedyna córka monarchini.